Gdzie oni wszyscy są? To słynne, nieco dramatyczne pytanie w kontekście wielkiej ciszy płynącej z kosmosu zadał Enrico Fermi, wybitny włoski fizyk i noblista. W 1950 roku jadł obiad w Los Alamos, dyskutując z grupą naukowców o możliwości znalezienia rozwiniętych cywilizacji w naszej galaktyce. Jego krótkie, natarczywe pytanie: Where is everybody? Uwypukliło pewien paradoks. To paradoks między wysokim matematycznym prawdopodobieństwem istnienia zaawansowanych cywilizacji w naszej galaktyce, a z drugiej strony brakiem dowodów jakiegokolwiek kontaktu z obcymi. Dziś, po przeszło 70 latach, pytanie Enrico Fermi'ego nadal pozostaje wyrazem zdziwienia i frustracji, choćby w świetle ostatnich odkryć. Potencjalnego bogactwa egzoplanet, które mogą sprzyjać powstaniu życia. Skupimy się dzisiaj na tym pytaniu Fermiego. Nazywam się Maciek Mulak, ale obiecuję, to kolejny odcinek Fizyki bez zamulania. Zaczynajmy. Z perspektywy czasu, pytanie Fermiego zainicjowało cały ciąg analiz i badań. Formalnie w ramach programu SETI, czyli Search for Extraterrestrial Intelligence, o którym już kiedyś wspominałem. Nadało też dalszy impet dyskusjom nad czynnikami, które mogą wpłynąć na komunikację międzygwiezdną, aż po spekulacje naukowe. Dlaczego do tej pory nie natknęliśmy się na ślady dowodów istnienia życia we wszechświecie? No właśnie, jak dotąd nie odbieramy żadnych. Zrozumiałych dla nas sygnałów od potencjalnych obcych cywilizacji. Przyjęło się nawet w tym kontekście określenie wielka cisza Silencium Universum czy Big Silence. Istnieje kilka teorii i hipotez próbujących wyjaśnić paradoks Fermi'ego. Dlaczego nie napotkaliśmy do tej pory na żadne obserwacje lub dowody świadczące o istnieniu inteligentnych pozaziemskich cywilizacji? Mimo że wszechświat wydaje się dostatecznie duży i stary, żeby takie cywilizacje mogły istnieć i rozwijać. Tłumaczy to m.in. intrygująca teoria wielkiego filtra. Zakłada, że w procesie powstawania i ewolucji życia w kosmosie istnieje co najmniej jeden etap, który okazuje się niezwykle trudny do pokonania. To filtr, czyli wąskie gardło, które Eliminuje większość, jeśli nie wszystkie próby ekspansji inteligentnego życia, dążącego do osiągnięcia poziomu zaawansowanej kosmicznej cywilizacji. Czym ten wielki filtr mógłby być? Mamy tu oczywiście kilka kolejnych spekulacji. Po pierwsze, chodzi o same początki życia. Być może jest niezwykle trudnym, by życie powstało spontanicznie, nawet jeśli warunki są odpowiednie. Po drugie, może to ewolucja od prostych mikroorganizmów do skomplikowanego życia wielokomórkowego jest tym rzadkim zjawiskiem, albo powstanie samych komórek jądrowych? A może trudnym etapem jest proces ewolucji od prostego życia wielokomórkowego do istot inteligentnych, zdolnych do tworzenia zaawansowanych technologii? Czyli wąskim gardłem jest dotarcie do etapu życia inteligentnego. Wreszcie, co też wydaje się prawdopodobne. Zaawansowane cywilizacje mogą immanentnie przejawiać tendencję do samozagłady. I dzieje się tak przed osiągnięciem poziomu zdolnego do kolonizacji kosmosu. Mamy tu więc do czynienia z ideą nieuniknionej samozagłady, na przykład na poziomie energii jądrowej, bądź termojądrowej. Oczywiście takich trudności czy zagrożeń dla rozwoju cywilizacji może być dużo więcej. Po prostu ich nie znamy. Z teorii Wielkiego Filtra wynika przynajmniej kilka niepokojących dla nas wniosków. Najważniejszy byłby dla nas, jak proroctwo. Jeśli okazałoby się, że początki życia czy ewolucja do życia wielokomórkowego są stosunkowo łatwe, a my odkrylibyśmy dowody na istnienie życia na innych planetach, oznaczałoby to, że Wielki Filtr prawdopodobnie czeka i na nas w przyszłości. Oddalmy jednak od siebie na razie te czarne myśli i przejdźmy do kolejnej teorii. To hipoteza kosmicznego Zoo. Zgodnie z nią, zaawansowane obce cywilizacje mogą podglądać Ziemię, ale nie interweniują ani się z nami nie komunikują. Traktują bowiem naszą planetę jako Zoo lub rezerwat. Nie mamy się na co obrażać. W zasadzie, dlaczego nie miałyby one wybierać właśnie izolacji od innych społeczności, unikając aktywnej komunikacji. Kolejny scenariusz zakłada zbyt krótki czas trwania sygnałów, które cywilizacje wysyłają. Innymi słowy, okno czasowe, w którym takie informacje są emitowane, jest zbyt wąskie. Obce cywilizacje mogą zginąć albo ich sygnały nie mogą być odczytane przez nas ze względów technologicznych możliwe bowiem, że obce cywilizacje komunikują się w sposób, który jest dla nas nierozpoznawalny lub wykorzystują technologie, których jeszcze nie rozumiemy. Przeszkody komunikacyjne mogą być ogromne. To nie tylko kwestia sposobów komunikacji, ale przede wszystkim niewyobrażalnych dla nas międzygwiezdnych odległości, które nokautują naszą klasyczną intuicją nabytą tutaj na Ziemi. Jeden przykład z lokalnego podwórka. Do najbliższej gwiazdy poza Słońcem to jest układ podwójny Alfa Centauri i Proxima Centauri 4,5 lata świetne od nas. Klasyczną rakietą lecielibyśmy jakieś 70 tysięcy lat. Jeśli już snujemy tak różne scenariusze, to istnieje też teoria, chociaż mało prawdopodobna w świetle naszej wiedzy o skali wszechświata. Że jesteśmy jedyną inteligentną cywilizacją. Przez prawie 14 miliardów lat, w całym wszechświecie, rozwinięte życie pojawiłoby się tylko na niewielkiej, niebiesko-zielonej planecie. Ta hipoteza jest znana pod nazwą Rzadkiej Ziemi. Wynikałoby z niej, że jesteśmy absolutnie unikalni. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy się o tym pomyśli. Weźmy to jednak na logikę. Dlaczego życie miałoby powstać tylko na naszej niewyróżniającej się planecie, drobnym pyłku wokół typowej gwiazdy żółtej, gdzieś na peryferiach przeciętnej galaktyki, w jednym z jej ramion? Byłoby to naprawdę dziwne i przeczyło regułą rachunku prawdopodobieństwa. Może nas to skłaniać do refleksji, że albo życie jest czymś absolutnie wyjątkowo rzadkim, albo jeśli. Powstaje na takich peryferiach kosmosu, to jest go całkiem sporo w innych jego częściach. Być może wszechświat tętnie życiem. A zatem istnieje wręcz wielkie jego ciśnienie w kosmosie, czyli życie powstaje wszędzie tam, gdzie tylko może. Skupmy się na tej drugiej ewentualności i zastanówmy się, jeśli w kosmosie są jakieś inne, rozwinięte cywilizacyjnie istnienia, jaka jest szansa, że je spotkamy? Możemy się tu posłużyć słynnym równaniem Franka Drake'a, które jest próbą oszacowania liczby aktywnych, komunikujących się cywilizacji tylko w naszej drodze mlecznej, w naszej galaktyce. Ta skromność wynika z czystego rozsądku i świadomości skal odległości międzygalaktycznych. W końcu najszybszy posłaniec informacji, czyli światło do naszej najbliższej sąsiadki galaktyki Andromedy wędruje ponad 2,5 miliona lat. Można, rzecz jasna, rozszerzać te odważne estymacje na inne galaktyki, ale to krok desperacki. Byłby to zabieg pozbawiony sensu również z racji ogromu samej Drogi Mlecznej, jako że ma ona aż około 100 tysięcy lat świetlnych średnicy. Ale pamiętajmy też, że w znanym nam wszechświecie astrofizycy liczą galaktyki w setkach miliardów. Mówimy tu więc o bilionach miejsc, takich jak nasza poczciwa spiralna Droga Mleczna, czy nasza sąsiadka galaktyka Andromedy. Amerykański astronom i astrofizyk dr Frank Drake swoje równanie sformułował w 1961 roku. Chciał w ten sposób. Pobudzić naukowy dialog na temat prawdopodobieństwa istnienia pozaziemskich cywilizacji i możliwości ich wykrycia. Równanie Drake'a jest iloczynem siedmiu czynników. Według Drake'a liczba cywilizacji w naszej galaktyce, z którymi możemy potencjalnie nawiązać komunikację, zależy od, i tu wybaczcie, bez wyliczenia się nie da, zatem zależy od. Średniej liczby gwiazd formujących się w naszej galaktyce na rok. Obecnie można szacować, że to 10 gwiazd na rok. Odsetka tych gwiazd posiadających układy planetarne. Szacujemy to obecnie na połowę, jedna druga. Średniej liczby planet w układzie planetarnym, które potencjalnie mogą wspierać życie. Jeśli w układzie Słonecznym mamy 100 obiektów, dajmy Jedną setną. Odsetka planet, na których faktycznie rozwinęło się życie. Tutaj możemy zaszaleć i dać jeden. Życie powstaje szybko. Odsetka planet, na których życie ewoluowało w kierunku inteligentnych form życia. Znowu ryzykujemy jeden odsetka planet z inteligentnym życiem, które rozwijało technologię pozwalającą na komunikację międzygwiezdną. Drake i jego następcy obecnie szacują to na jedną dziesiątą. I wreszcie od oczekiwanej liczby lat, przez które taka cywilizacja może wysyłać sygnały komunikacyjne do przestrzeni międzygwiezdnej. Ten czynnik jest Najbardziej wrażliwy. Jednym z ostatnich oszacowań bierze się 100 lat, bazując tylko na naszych ziemskich doświadczeniach. Uff, to już całość równania. Pierwsze trzy zmienne wymagają solidnej znajomości astrofizyki. Resztę dostarcza biologia ewolucyjna albo ekstremalnie egzosocjologia, jeśli takowa istnieje. Są więc znacznie mniej pewne. To właśnie wątpliwości dotyczące ostatnich czterech wielkości decydują, czy szukana liczba inteligentnych cywilizacji to jeden, czyli tylko my, czy też poszybuje w miliony. Czyli naprawdę mamy gwiezdne wojny i różnej maści kosmitów. Być może najważniejszy w tym wzorze jest właśnie ostatni czynnik, czyli de facto czas istnienia cywilizacji. Chodzi tutaj o problem, czy wstrzelimy się w okienko czasowe, gdy komunikacja z obcą cywilizacją jest w ogóle możliwa. Ziemia jest już starą planetą, ma 4,5 miliarda lat, ale sygnały elektromagnetyczne, które nadajemy jako cywilizacja ziemska, to kwestia zaledwie ostatnich 100 lat. Patrząc przestrzennie, to taki bąbel, który ma jakieś 100 lat świetlnych promienia. To jest bardzo mało. Wynika to z ograniczoności prędkości światła, które w kosmosie jest żółwie. Jeszcze jeden kluczowy problem. Czy inteligencję, cokolwiek ono oznacza, musimy łączyć z technologią? Przecież na Ziemi przez ponad 200 milionów lat dominowały dinozaury. Inteligentne. Ale nie używające narzędzi. Na razie równanie Drake'a nie daje nam wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o liczbę pozaziemskich cywilizacji, bo wiele z jego elementów jest nadal nieznanych lub trudnych do oszacowania. Dostarcza jednak pewnych ram do rozważań na temat różnych aspektów poszukiwania życia pozaziemskiego, a to jest bardzo ciekawe. Pozwala też naukowcom skoncentrować się na zagadnieniach, które mogą przynieść nam więcej wiedzy na ten temat. Ciekawostką jest fakt, że Frank Drake, według danych dostępnych z 1961 roku, oszacował liczbę inteligentnych cywilizacji w naszej Drodze Mlecznej na 10. Z kolei Carl Sagan, amerykański astronom i pisarz, znakomity spadkobierca Drake'a, 5 lat później, w roku 1966, oszacował już liczbę inteligentnych cywilizacji na milion i to. Samej drodze mlecznej. Ta ogromna rozbieżność wynika właśnie ze współczynników, jakie wstawiamy, jak przed chwilką, do naszego iloczynu. Sam Drake 9 lat temu, zapytany o swoje równanie, zrewidował własne wyliczenia i tysiąckrotnie zwiększył liczbę cywilizacji, jakie zgodnie z jego wzorem mogą istnieć. Oszacował, że w drodze mlecznej może ich być 10 tysięcy. Załóżmy, że jest tych cywilizacji faktycznie 10 tysięcy i gdzieś w przyszłości w końcu się na nie natkniemy. Jakie mogą być? Czego możemy się spodziewać? Czy piją drinki w klubach muzycznych, jak wyobrażali sobie twórcy gwiezdnych wojen? Otóż, także w latach 60. rosyjski astrofizyk Nikołaj Kardaszew zaproponował skalę, która klasyfikuje hipotetyczne cywilizacje kosmiczne, biorąc pod uwagę ich zdolność do. Kontrolowania i wykorzystywania dostępnej energii. Skala Kardaszewa dzieli te cywilizacje na trzy typy. Cywilizacja typu pierwszego planetarna jest w stanie wykorzystywać i kontrolować całą dostępną energię na swojej rodzimej planecie mowa o energii geotermalnej, wodnej, wiatrowej, słonecznej i innych formach dostępnej energii. Ludzkość nie osiągnęła jeszcze tego poziomu, ale jest w drodze. Według rachunków wspomnianego Karla Sagana, jesteśmy na tej skali cywilizacją 3 czwarte. Cywilizacja typu drugiego stelarna czyli gwiazdowa może kontrolować i wykorzystywać całą energię swojego rodzimego systemu gwiazdowego. Z cywilizacją tego typu często kojarzona jest pewna hipotetyczna struktura sfera Dysona czyli masowy system zbierający energię bezpośrednio od gwiazdy. Opisał ją amerykański fizyk Freeman Dyson, sugerując, że taka cywilizacja byłaby zdolna do wybudowania tej ogromnej konstrukcji, całkowicie otaczającej gwiazdę. Wreszcie cywilizacja typu trzeciego, galaktyczna, byłaby w stanie kontrolować i wykorzystywać energię galaktyki. Takie cywilizacje mogłyby manipulować gwiazdami, kontrolować czarne dziury, a nawet podróżować między gwiazdami w całej galaktyce. Fani Star Treka mogą tu mieć słuszne skojarzenia. Natomiast niektórzy futuryści rozszerzają skalę Kardaszewa, dodając kolejne poziomy: typ czwarty i piąty, które to poziomy rozwoju byłyby. W stanie kontrolować energię całego wszechświata. Lub nawet, uwaga, weźmy głębszy wdech wielu wszechświatów. Strach pomyśleć, tutaj dyskusja wychodzi poza ramy akademickie. Pamiętajmy jednak, że teoretyczna skala Kardaszewa służy za prowokacyjne narzędzie do dyskusji na temat potencjalnych Cywilizacji pozaziemskich oraz przyszłości ludzkości. A nawet jeśli jest bujaniem w obłokach, to czy nie warto czasem pomyśleć, co jest dalej? Jaka droga może być przed nami jako cywilizacją? Tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Fizykę bez zamulania nagraliśmy w studio 504. Nad właściwym brzmieniem podcastu czuwa Akademickie Radio Luz Politechniki Wrocławskiej. Wersję wideo możesz obejrzeć dzięki wsparciu działu mediów Politechniki. Odcinek stworzyłem wspólnie z Lucyną Ruk. Do usłyszenia lub zobaczenia za tydzień.